Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie przybyłego prosto z Nowego Jorku Tomasza Stańkę i pierwsza dama polskiej poezji, jak ją w Sztokholmie nazwano, Greta Garbo poezji, Wisława Szymborska. Teraz na mnie kolej, tak? No, nie wiem jak Państwo, ja przyszłam tutaj, żeby posłuchać tej trąbki pana Tomasza. I z niewiadomych powodów wydawnictwo na mnie wymusiło, żebym przerywała ten koncert jakimiś tekstami. To nie był mój pomysł. Myśli nawiedzające mnie na ruchliwej ulicy. Twarze, miliardy twarzy na powierzchni świata. Podobno każda inna od tych, co były i będą. Ale natura, bo kto ją tam wie, może zmęczona bezustanną pracą, powtarza swoje dawniejsze pomysły. I nakładam nam twarze kiedyś już noszone. Może cię mija Archimedes w dżinsach, caryca Katarzyna w ciuchu z wyprzedaży, któryś faraon z teczką w okularach, wdowa po bosym szewcu z malutkiej jeszcze Warszawy, mistrz z groty Altamiry z wnuczkami do zoo, kudłaty wandal w drodze do muzeum pozachwycać się trochę. Jacyś polegli 200 wieków temu, 5 wieków temu i pół wieku temu. Ktoś przewożony tędy złoconą karetą, ktoś wagonem zagłady. Montezuma, Konfucjusz, Nabuchodonozor. Ich piastunki, ich praczki i Semiramida, rozmawiająca tylko po angielsku. Miliardy twarzy na powierzchni świata. Twarz twoja, moja, czyja? Nigdy się nie dowiesz. Może natura oszukiwać musi i żeby zdążyć, i żeby nastarczyć, zaczyna łowić to, co zatopione w zwierciadle niepamięci.
mikrokosmos. Kiedy zaczęto patrzeć przez mikroskop, powiało grozą i do dzisiaj wieje. Życie było dotychczas wystarczająco szalone w swoich rozmiarach i kształtach. Wytwarzało więc także istoty maleńkie, jakieś muszki, robaczki, ale przynajmniej gołym ludzkim okiem dające się zobaczyć. A tu nagle, pod szkiełkiem, inne aż do przesady i tak już znikome, że to, co sobą zajmują w przestrzeni, tylko przez litość można nazwać miejscem. Szkiełko ich nawet wcale nie uciska. Bez przeszkód dwoją się pod nim i troją na pełnym luzie i na chybi utrafił. Powiedzieć, że ich dużo, to mało powiedzieć. Im silniejszy mikroskop, tym bardziej i dokładniej wielokrotne. Nie mają nawet porządnych wnętrzności. Nie wiedzą, co to płeć, dzieciństwo, starość. Może nawet nie wiedzą, czy są, czy ich nie ma. A jednak decydują o naszym życiu i śmierci. Niektóre zastygają w chwilowym bezruchu, choć nie wiadomo, czym dla nich jest chwila. Skoro są takie drobne, to może i trwanie jest dla nich odpowiednio rozdrobnione. Pyłek znoszony wiatrem to dla nich meteor z głębokiego kosmosu, a odcisk palca rozległy labirynt, gdzie mogą się gromadzić na swoje głuche parady, swoje ślepe Iliady i Upaniszady. Od dawna chciałam już o nich napisać. Ale to trudny temat, wciąż odkładany na potem. I chyba godny lepszego poety, bardziej ode mnie zdumionego światem. Ale czas nagli, pisze. Nieczytanie. Do dzieła Prusta nie dodają w księgarni pilota. Nie można go przełączyć na mecz piłki nożnej albo na quiz, gdzie do wygrania Volvo. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Podróżujemy szybciej, częściej, dalej, choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy. Tu ja z jakimś facetem, tu chyba mój eks, tu wszyscy na golasa, więc pewnie gdzieś na plaży. 7 tomów litości. Nie dałoby się tego jakoś streścić, skrócić, albo przynajmniej pokazać w obrazkach. Szedł kiedyś serial pod tytułem Lalka, ale bratowa mówi, że kogoś innego na P. Zresztą nawiasem mówiąc, kto to taki?
Podobno pisał w łóżku całymi latami. Kartka za kartką z ograniczoną prędkością. A my na piątym biegu i odpukać zdrowi. Zamachowcy. Całymi dniami myślą, jak zabić, żeby zabić. I ilu zabić, żeby wielu zabić. Poza tym z apetytem zjadają swoje potrawy, modlą się, myją nogi, karmią ptaki, telefonują, drapiąc się pod pachą, tamują krew, kiedy skaleczą się w palec. Jeśli są kobietami, kupują podpaski, szminkę do powiek, kwiatki do wazonów. Wszyscy trochę żartują, kiedy są w humorze. Popijają z lodówek soki cytrusowe. Wieczorem patrzą na księżyc i gwiazdy. Zakładają na uszy słuchawki z cichą muzyką i zasypiają smacznie do białego rana. Chyba że to, co myślą, mają zrobić w nocy. Identyfikacja. Dobrze, żeś przyszła, mówi. Słyszałaś, że w czwartek rozbił się samolot? No więc właśnie w tej sprawie przyjechali do mnie. Podobno był na liście pasażerów. No i co z tego? Może się rozmyślił. Dali mi jakiś proszek, żebym nie upadła. Potem pokazali kogoś, nie wiem kogo, cały czarny, spalony oprócz jednej ręki, strzępek koszuli, zegarek, obrączka. Wpadłam w gniew, bo to na pewno nie on. Nie zrobiłby mi tego, żeby tak wyglądać.
A takich koszul pełno jest po sklepach. A ten zegarek to zwykły zegarek. A te nasze imiona na jego obrączce to są imiona bardzo pospolite. Dobrze, żeś przyszła, mówi. Usiądź tu koło mnie. On rzeczywiście miał wrócić we czwartek. Ale ile tych czwartków mamy jeszcze w roku? Zaraz nastawię czajnik, na herbatę umyję głowę, a potem co potem spróbuję zbudzić się z tego wszystkiego. Dobrze, żeś przyszła, bo tam było zimno, a on tylko w tym takim gumowym śpiworze. On to znaczy ten tamten nieszczęśliwy człowiek. Zaraz nastawię czwartek, umyję herbatę, bo te nasze imiona przecież pospolite. Kilkunastoletnia. Ja kilkunastoletnia? Gdyby nagle, tu, teraz stanęła przede mną, czy mogłabym ją witać jako osobę bliską, chociaż jest dla mnie obca i daleka? Uronić łezkę, pocałować w czółko, z tej wyłącznie przyczyny, że mamy jednakową datę urodzenia? Tyle niepodobieństwa między nami, że chyba tylko kości są te same, sklepienie czaszki, oczodoły. Bo już jej oczy jakby trochę większe, rzęsy dłuższe, wzrost wyższy i całe ciało obleczone ściśle skórą gładką, bez skazy. Łączą nas wprawdzie krewni, znajomi, ale w jej świecie prawie wszyscy żyją, a w moim prawie nikt z tego wspólnego kręgu. Tak mocno się różnimy, tak całkiem o czym innym myślimy, mówimy. Ona wie mało, za to z uporem godnym lepszej sprawy. Ja wiem o wiele więcej, za to nie na pewno. Pokazuje mi wiersze, pisane pismem starannym, wyraźnym, jakim ja nie piszę już od lat. Czytam te wiersze, czytam. No może ten jeden, gdyby go skrócić i w paru miejscach poprawić. Reszta niczego dobrego nie wróży. Rozmowa się nie klei. Na jej biednym zegarku czas chwiejny jeszcze i tani. Na moim dużo droższy i dokładny. Na pożegnanie nic, dawkowy uśmiech i żadnego wzruszenia. Dopiero kiedy znika i zostawia w pośpiechu swój szalik. Szalik z prawdziwej wełny w kolorowe paski przez naszą matkę zrobiony dla niej szydełkiem. Przechowuje go jeszcze. Thank you.
Portret z pamięci. Wszystko na pozór się zgadza. Kształt głowy, rysy twarzy, wzrost, sylwetka. Jednak nie jest podobny. Może nie w takiej pozie, w innym kolorycie. Może bardziej z profilu, jakby się za czymś oglądał. Gdyby coś trzymał w rękach, książkę własną, cudzą, mapę, lornetkę, kołowrotek wędki i niechby co innego miał na sobie. Wrześniowy mundur, obozowy pasiak, wiatrówkę z tamtej szafy albo, jak w drodze do drugiego brzegu, po kostki, po kolana, po pas, po szyję, już zanurzony, nagi. I gdyby domalować mu tu jakieś tło, szuwary, brzozy, piękne chmurne niebo, łąkę jeszcze nieskoszoną, może brakuje kogoś obok niego, z kim spierał się, żartował, grał w karty, popijał. Ktoś z rodziny, przyjaciół, kilka kobiet, jedna, może stojący w oknie, wychodzący z bramy, z psem przybłędą u nogi, w solidarnym tłumie. Nie, nie, to wszystko na nic. Powinien być sam, jak niektórym przystało. I chyba nie tak poufale z bliska. Dalej i jeszcze dalej, w najzupełniejszej już głębi obrazu. Skąd, gdyby nawet wołał, nie doszedłby głos. A co na pierwszym planie? Ach, cokolwiek. I tylko pod warunkiem, że będzie to ptak przelatujący właśnie. W dyliżansie wyobraźnia kazała mi odbyć tę podróż. Na dachu dyliżansu mokną pudła i paczki. W środku ścisk, hałas, zaduch. Jest gospodyni gruba i spocona, myśliwy w dymach fajki i z martwym zającem, labbe chrapiący z gąsiorkiem wina w objęciach, podpity kupiec z uporczywą czkawką, dama zirytowana ze wszystkich tutaj powodów, ponadto chłopiec z trąbką, duży zapchlony pies oraz papuga w klatce. I jeszcze ktoś, dla kogo właśnie tu wsiadłam,
ledwie widoczny spod cudzych tobołków, ale jest i nazywa się Juliusz Słowacki. Nie wydaje się zbyt skory do rozmowy. Czyta list, który wyjął z pomiętej koperty. List pewnie wiele razy już czytany, bo kartki kruszą się trochę po brzegach. Kiedy z kartek wypada zasuszony fiołek, ach, wzdychamy oboje i łapiemy go w locie. To chyba dobry moment, żeby mu powiedzieć to, co od dawna układałam w myślach. Przepraszam pana, ale to pilne i ważne. Przybywam tu z przyszłości i wiem, jak tam jest. Dla wierszy pańskich zawsze i czułość, i podziw. A panu królom równy pobyt na Wawelu. Niestety, wyobraźnia nie ma takiej mocy, żeby mógł mnie usłyszeć, czy bodaj zobaczyć. Nie czuję nawet, że pociągam go za rękaw. Spokojnie wkłada fiołek między kartki, a kartki do koperty, potem do kuferka. Patrzy przez chwilę przez załzawione okienko. W końcu wstaje, zapina płaszcz, przemyka się do drzwi. I cóż, wysiada na najbliższej stacji. Jeszcze przez parę minut nie tracę go z oczu. Idzie, taki niewielki, z tym swoim kuferkiem, prosto przed siebie, z opuszczoną głową, jak ktoś, kto wie, że nikt na niego nie czeka. Teraz w polu widzenia już tylko statyści, liczna familia pod parasolami, kapral z gwizdkiem, a za nim zziajani rekruci, furmanka pełna prosiąt i dwa cugowe konie do wymiany. Ella w niebie. Ella, oczywiście Ella Fitzgerald, no ale ja jestem taka bezczelna, że jestem tak z nią spoufalona, że piszę po imieniu tylko, bez nazwiska. Ella w niebie. Modliła się do Boga. Modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. A jeśli już za późno na takie przemiany, to chociaż, Panie Boże, spójrz, ile ja ważę i odejmij mi z tego przynajmniej połowę. Ale łaskawy Bóg powiedział nie. Położył tylko rękę na jej sercu, zajrzał do gardła, pogłaskał po głowie.
a kiedy będzie już po wszystkim, dodał, sprawisz mi radość, przybywając do mnie, pociecho moja czarna, rozśpiewana kłodo. Tutaj. Nie wiem jak gdzie, ale tutaj na ziemi jest sporo wszystkiego. Tutaj wytwarza się krzesła i smutki, nożyczki, skrzypce, czułość, tranzystory, zapory wodne, żarty, filiżanki. Może gdzie indziej jest wszystkiego więcej, tylko z pewnych powodów brak tam malowideł, kineskopów, pierogów, chusteczek do łez. Jest tutaj co niemiara miejsc z okolicami. Niektóre możesz specjalnie polubić, nazwać je po swojemu i chronić od złego. Może gdzie indziej są miejsca podobne, jednak nikt nie uważa ich za piękne. Może jak nigdzie, albo mało gdzie, masz tu osobny tułów, a w nim potrzebne przybory, żeby do dzieci cudzych dodać własne. Poza tym ręce, nogi i zdumioną głowę. Niewiedza tutaj jest zapracowana. Ciągle coś liczy, porównuje, mierzy, wyciąga z tego wnioski i pierwiastki. Wiem, co myślisz. Nic tutaj trwałego. Bo od zawsze, na zawsze, we władzy żywiołów. Ale zauważ, żywioły męczą się łatwo i muszą czasem długo odpoczywać do następnego razu. I wiem, co myślisz jeszcze. Wojny. Jednak i między nimi zdarzają się przerwy. Baczność, ludzie są źli. Spocznij, ludzie są dobrzy. Na baczność produkuje się pustkowia, na spocznij w posie czoła buduje się domy i prędko się w nich mieszka. Życie na ziemi wypada dość tanio. Za sny na przykład nie płacisz tu grosza. Za złudzenia dopiero kiedy utracone. Za posiadanie ciała tylko ciałem. I jakby tego było jeszcze mało, kręcisz się bez biletu w karuzeli planet, a razem z nią na gapę w zamieci galaktyk przez czasy tak zawrotne, że nic tutaj na ziemi nawet drgnąć nie zdąży. No bo przyjrzyj się dobrze. Stół stoi, gdzie stał, na stole kartka tak jak położona, przez uchylone okna podmuch tylko powietrza, a w ścianach żadnych przeraźliwych szczelin, którymi by cię donikąd wywiało. Thank you.
I na zakończenie przeczytam wiersz o bardzo dostojnym tytule, zakończony szczegółami gastronomicznymi. Nie, ale temat jest poważny. Metafizyka. Było, minęło. Było, więc minęło. W nieodwracalnej zawsze kolejności. Bo taka jest reguła tej przegranej gry. Wniosek banalny, nie wart już pisania. Gdyby nie fakt bezsporny, fakt na wieki wieków, na cały kosmos, jaki jest i będzie, że coś naprawdę było, póki nie minęło. Nawet to, że dziś jadłeś kluski ze skwarkami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękujemy serdecznie za to gorące przyjęcie. Dziękujemy wykonawcom tego wieczoru. Ja też bardzo dziękuję. I w trzech miejscach się pomyliłam przy czytaniu, bo przestawiałam jakieś słowa i tak dalej. No ale byłam tak nieśmielona tą salą i pierwszy raz ją widzę tutaj i Państwem. I waszą cierpliwością. Dziękuję bardzo.